Te słowa wypowiedziane przez jednego z obrońców Wyspy Węży w Ukrainie skierowane do rosyjskiego okrętu bojowego zna już chyba każdy. Ich autorem jest Roman Grybow, który wydostał się z niewoli. Udało nam się dziś z nim porozmawiać. Teraz Roman walczy w Ukrainie i potrzebuje pomocy. Najbliższe, zazwyczaj potrzeba technika, tak jak mi tu dużo nie chwataje i na długo nie chwataje też. Też przywozy, to z maksimum, a tym mniejsze może maszyna prochodzić, to będzie potrzebne bardzo, czym większe, tym lepsze. Tym bezpieczniejsze będzie stawiać się złotem. Pomóc bohaterowi słynnego nagrania chce Anastazja Lifincewa, która mieszka w Mikołowie. Na jego prośbę założyła zrzutkę, na której zbierane są pieniądze na samochody terenowe i sprzęt dla żołnierzy w Ukrainie. Wkrótce ruszy także specjalna licytacja. Wpadliśmy na taki pomysł, że ponieważ dużo osób zna już Romana i chcą mieć przynajmniej ten znaczek, chcemy zalicytować flagę podpisaną od Romana, na której będzie napisane hasło, wszystkim nam wiadomo, znane, oraz podpis Romana. Co ciekawe, Roman Grybow dopiero po kilku miesiącach od wypowiedzenia słynnych słów dowiedział się, że obiegły one cały świat. To słynne hasło, które powiedział, to w zasadzie też podejrzewał, że to mogą być jego ostatnie słowa. Wiedział, że ich jest tam bardzo dużo, przeciwnie do ich chłopaków, którzy byli na tej wyspie. Ale chciał po prostu konkretnie pokazać im nastawienie Ukraińców, że nie złożymy broni, że nie podamy się. No i tak wskazał drogę okrętowi. Wesprzeć zrzutkę można na portalu zrzutka.pl, wpisując samochody terenowe i sprzęt dla żołnierzy w Ukrainie. RAFAKO ogłosiło dziś, że rezygnuje ze złożenia wniosku o upadłość. Powodem są uzgodnienia z Tauronem o dalszych krokach w sprawie bloku 910 MW w elektrowni Jaworzno. RAFAKO dwa dni temu zawarło z Tauronem porozumienie. Zgodnie z nim przedłużony zostanie termin wymagalności zapłaty ponad 1 300 000 000 zł tytułem kar i odszkodowań. Wyraża też zamiar prowadzenia dalszych mediacji czy wskazuje obszary dalszych negocjacji. RAFAKO jako główny wykonawca bloku i Tauron Wytwarzanie jako zamawiający spierają się od wielu miesięcy w związku z problemami w działaniach bloku 910. Tauron Wytwarzanie wezwała RAFAKO do zapłaty kar umownych za usterki i wady bloku. RAFAKO w odpowiedzi zapowiedziało złożenie wniosku o upadłość, a następnie wystąpiło do Taurona z roszczeniami na łączną kwotę ponad 1 400 000 000 zł. Pomóc mogą wszyscy i każda pomoc jest dziś niemal bezcenna. Tragiczne w skutkach trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii pochłonęły już ponad 17 tysięcy ofiar, a liczba rannych rośnie z każdą godziną. Mieszkańcy województwa śląskiego angażują się w pomoc. W środę do Turcji wylecieli ratownicy górniczy kopalni węgla kamiennego Wesoła w Mysłowicach ze sprzętem i zaopatrzeniem medycznym, a dziś mysłowicki szpital uruchamia zbiórkę najpotrzebniejszych środków opatrunkowych. W przypadkach takich dużych kataklizmów po iluś dobach występują źródła zagrożeń epidemicznych. To są typowe zdarzenia, oczywiście temperatura tutaj może przysporzyć takiej troszeczkę ulgi, że nie będą się rozwijały tak szybko, ale na pewno trzeba czystą wodę, pitną wodę, którą jak i nasi ratownicy, tak i miejscowi będą musieli otrzymywać. Leki, antybiotyki, kroplówki typowe, które będą nawadniały tych pacjentów, czy pomagały. Ja myślę, że nie tylko dotyczy to pacjentów, którzy będą wydobywani z gruzów jeszcze żywi, ale ludzi, którzy są koczują na ulicach. Szpital prowadzi zbiórkę we współpracy z Urzędem Miasta w Mysłowicach. Środki medyczne, o które proszą, to również strzykawki, bandaże, jednorazowe rękawiczki i wszystko, co przyda się w zaopatrywaniu ran. Zarówno władze szpitala, jak i urzędu są w stałym kontakcie z górnikami, którzy będą alarmowali o bieżących potrzebach. Apelujemy do wszystkich, do przedsiębiorców, do zwykłych mieszkańców, do firm farmaceutycznych, aby wszystkie środki opatrunkowe, które mają, które mogą przekazać, przywozili do szpitala numer 2. Tam na portierni będą odbierane, pakowane i wysyłane w miejsca, gdzie jest największa potrzeba pomocy. Środki do szpitala przy ulicy Bytomskiej 41 można dostarczać przez całą dobę. Kiedy zgromadzonych zostanie ich wystarczająco dużo, we współpracy z polskimi służbami pomagającymi w Turcji zorganizowany zostanie transport humanitarny. Jedna osoba nie żyje, druga trafiła do szpitala.
To efekt zatrucia tlenkiem węgla w jednym z domów w Romanowie koło Częstochowy. W budynku przebywało dwóch mężczyzn. 52-latek, który w stanie krytycznym z objawami zatrucia tlenkiem węgla trafił do szpitala. Pracujący na miejscu strażacy potwierdzili obecność w pomieszczeniach tego domu tlenku węgla, jednakże ostatecznie przyczynę śmierci wykaże wynik przeprowadzonej sekcji zwłok zleconej przez prokuratora. 50-latek to siódma ofiara śmiertelna zatrucia w województwie śląskim w tym sezonie grzewczym. Dlatego strażacy i policjanci apelują o montowanie w domach czujników. Tego typu zdarzeń w ciągu roku powstaje naprawdę sporo i się nie tylko na naszym terenie, ale na terenie województwa i całego kraju. Dlatego korzystając z okazji chciałbym przypomnieć, że tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym, pozbawionym smaku, jest śmiertelnie niebezpieczny dla nas i tak naprawdę przy pomocy żadnego ze zmysłów nie jesteśmy go w stanie wyczuć. Dlatego zachęcamy do zakupowania czujek tlenku węgla, do montowania ich w naszych domostwach. Straż pożarna nie tylko ostrzega i apeluje. Analizując statystyki, specjaliści podkreślają, że z roku na rok jest coraz lepiej, jeżeli chodzi o naszą wiedzę w tym zakresie. Zauważamy poprawę, jeżeli chodzi o montowanie, liczbę montowanych czujników w domu i to na pewno tutaj ta świadomość mieszkańców naszego regionu się zwiększyła w ostatnich latach. Widzimy to również po statystykach, gdzie rocznie jest to, czy w sezonie grzewczym, czyli okresie mniej więcej półrocznym, takich zdarzeń, interwencji związanych właśnie z zadziałaniem czujnika tlenku węgla odnotowujemy kilkaset, wcześniej było to kilkanaście, kilkadziesiąt. W poprzednim sezonie grzewczym w województwie śląskim zanotowano blisko 1700 zdarzeń związanych z nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń grzewczych. Zginęło 6 osób, w tym jedna w pożarze. Rok wcześniej czad spowodował śmierć 12 osób. Policja z Chorzowa poszukuje 76-letniego Wiesława Nyrki, który w sobotę 4 lutego wyszedł z domu i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Monitoring zarejestrował, jak mężczyzna wychodzi z klatki schodowej przy ulicy Księcia Opolskiego. W dniu zaginięcia ubrany był w szarą kurtkę, szare spodnie, buty koloru brązowego. Jeżeli chodzi o sylwetkę mężczyzny, ma 1,76 m wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Jego sylwetka jest delikatnie zgarbiona. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu mężczyzny, prosimy o kontakt z Komendą Miejską Policji w Chorzowie. Miał także na sobie różową koszulę, szary sweter w kolorowe wzory i ciemne półbuty. 76-latek wyszedł z domu w sobotę około godziny 9.30 i miał udać się do Jeleniej Góry. Wiadomo jednak, że tam nie dotarł. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu mężczyzny, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Chorzowie. Skala przestępstw w sieci jest ogromna. Tylko od lipca tamtego roku do stycznia bieżącego roku Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadziło niemal 100 realizacji na terenie całego kraju, w wyniku których zarzuty przedstawiono 234 osobom. Aby im zapobiegać, trzeba przede wszystkim edukować, szczególnie młodych ludzi, którzy spędzają przed komputerem gro czasu. Bezpieczny internet to jest, żeby nie wchodzić w jakieś linki niezabezpieczone, między innymi właśnie linki na jakichś tam przeglądarkach internetowych, żeby zawsze uważać na co się wchodzi i co się klika. I właśnie to chcę tutaj udowodnić młodszym kolegom ze szkoły. Bo taki jest właśnie zamysł, aby ci najmłodsi byli świadomi, że internet to przestrzeń nie tylko rozrywki, ale również wielu zagrożeń. Dlatego w szkole podstawowej nr 15 w Mysłowicach trwają dni bezpiecznego internetu. A że nauka poprzez zabawę i gadżety technologiczne jest najlepszym sposobem na dotarcie do świadomości młodego człowieka, to dziś w mysłowickiej szkole pojawiły się m.in. roboty, których obsługi uczą się dzieci. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w sieci, ja myślę, że jedna z najważniejszych rzeczy w tej chwili w edukacji dzieci i młodzieży, odbywają się takie quizy, które dzieci mogą przy użyciu takich środków multimedialnych przeprowadzać, gdzie za pomocą gier wybierają dobre odpowiedzi, zastanawiają się nad tym, co robią w sieci. To najlepsza forma, to właśnie przez zabawę możemy uczyć dzieci. Rzeczywiście frajda, świetna zabawa, a przy tym szereg informacji niezwykle potrzebnych naszym najmłodszym. Co ciekawe, w przygotowaniach Dni Bezpiecznego Internetu uczestniczyli sami uczniowie ze starszych klas. Wraz z nauczycielami zadbali o prezentację, quizy, sami skonstruowali również i zaprogramowali Lego roboty.
To jest Olaf z Krainy Lodu i on chodzi i rusza rękami. Zaczęliśmy od poniedziałku i skończyliśmy wczoraj. Zajęcia o tematyce cyberbezpieczeństwa z udziałem robotów szkoła może realizować dzięki wygranemu konkursowi, do którego wcześniej napisany został projekt.